Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tu robi? Ja tu robię. To ważne. Ja tu robię miejsce do pszczół. Zaraz tutaj przyjadą moje warszawiaki. A tutaj już mamy moją pasiekę. Pasiekę dostałam, bo to było moje marzenie, żeby mieć swoje 5 rodzinek. I pan Grzegorz z Zielonego Pogotowia dzisiaj napisał, że może to marzenie moje spełnić. Więc marzenia się spełniają, nie patrol? No. I się tak cieszę do maksa. I położyliśmy je już do... To były odkłady, więc włożyliśmy je do tych uli. I ja mówię do Patryka. Odkładziki, takie jednoramkowe odkładziki. Tak, no, ze starą matką. W matkach i jedna jest na mateczniku, na młodej matce. I ja mówię do Patryka, Patryk, a mogę zrobić już przegląd? Już od razu po włożeniu. I no, się teraz, cieszę. Teraz Ewelinka musi poczekać parę dni, bo 5. Ja tak. Już sobie zapisałam w kalendarzu. Tą ramkę osłoniłem od przodu i od tyłu ramką z żarciem. Później dałem ramkę pustą. I ramkę suszę na tył jako okrywowa i od góry ładnie doczepione. Poduszeczka. I tak, tak dalej. Pierwsza rodzinka to jest bakfast. Jaki? Saharensis. Od Pawluka. Druga rodzinka to jest bakfast KB. Jakiś? Trzecia rodzinka to jest... bakfast od lat pana Grzegorza. Tak, bakfast Grzegorzowy. Czwarty sezon, w sensie to czwarta już jest generacja. Czwarta generacja, F4. A te dwie są, to są matki Karpatki z Ukrainy, z południa Ukrainy. Bardzo fajna, ciemna pszczoła, super w ogóle pszczoła. Nie ma żółtej pszczoły. W ogóle świetna pszczoła, bo ona jak się ogląda ramki, to siedzi sobie spokojnie na tych ramkach. Nie leci na dół, jakoś nie rzuca się. I tam możesz pokazać. Super. Tamtą stronę. Bardzo. Tamtą stronę będą te moje ule warszawskie, ten krótki rządek będzie przewieziony tu. Tak. I właśnie tu zaraz z Karpatek będę brał jajka. I tam mam dwie rodzinki osierocone i one zaraz będą robić mi mateczniki z tych jajek, tak? Z tych Karpatek. Tak, więc jeszcze będziemy... Patrykowi też się one spodobały. Bardzo mi się spodobały. Dlatego będziemy sobie kombinować. Super. Jeszcze z nich porobić jakieś mateczniki, być może jakieś weselniaczki, coś tam, tak? I ja dziękuję bardzo panu Grzegorzowi za ten prezent. Czasem musisz dbać, musisz przyjechać tu za kilka dni. Już sobie zapisałam. Z Dzień wyszło. Matki muszę przyjechać. I zaraz będziemy musieli porobić. Ja, a nie musieli. Bo ja też to jest moja pasieka. Teraz, nie? Moja pasieka. Wszyscy razem będziemy robić notatki. Pasieka Grzegorzowa to jest. Za jednym zamachem. No słyszysz. Tak, to jest pasieka Grzegorzowa. Moja. Twoja. I ja ją będę oglądać. Będziesz ją oglądał. I będę sobie pisać sama. Tak. Nawet sobie zrobię program w Excelu. Musisz dobrze bujać te Karpatki, żeby jeszcze je tam podzielić do tyłu. No. Tam do samego końca. No jeszcze je może coś z nimi stworzyć, no nie wiadomo. No, tak? A to jest nowa miejscówka. Znaczy w sensie to nie jest tam ale na pasiece. Ale będziemy już trzymać na lata. Tutaj też są porzeczki oczywiście. Być może będą tutaj pszczoły w różnych punktach i tak dalej, ale tu nawet jest fajnie. Dosyć zacisze, tu jest zaraz stawek z wodą. Już, Haniu. Za chwilę będziemy... Tak, tam jest stawek z wodą. Będziemy robić ogrodzenie przed dzikami. Bo tu dziki też harcują. Po prostu zwykłe ogrodzenie z palet. Tam jest stawek, tam, o widać. Tam i trochę tam. Tam mieszkają małe żurawie. Tam mieszkają żurawie i cały czas się drą. Słuchajcie, tymczasem musimy się dzisiaj z Eweliną jeszcze trochę spiąć. Dzisiaj taki dzień jest taki niepogodny, te pszczoły słabo latają, więc myślę, że koło godziny 20 już śmiało będziemy mogli przewieźć nasze pszczółki. Nawet mieliśmy kłębaski. Tutaj będziemy przewozić właśnie tutaj do samego końca. Będą jeszcze stały te moje warszawskie i tam z tyłu. U pana Grzegorza jeszcze ja wyłowiłem dwie matki. Jeszcze tu wyłowiłem jedną, bo były dwa mateczniki, więc... I się wygryzał, nie? I się jedna akurat już wygryzał ładnie, a druga się wygryzała, więc tą jedną jeszcze drapłem i mam akurat trzy rodzinki tam osierocone, co włożę, tak? No. To są jakieś tam bakwasty, ale włożymy. I tu dzięki bardzo. Będzie.
Tak, dzięki bardzo. A pan Grzegorz słyszał właśnie na filmiku, jak ja mówię, że ja chcę mieć swoją pasiekę, i usłyszał to i napisał do mnie, że chce spełnić to marzenie. Piękne twoje marzenie. Teraz musisz działać. O Jezu. No, trzeba nic działać. Nie może się w ogóle romantykować. No. Nie ma romantykowania i tylko jest praca. No dobra. Także bez romansów i cześć.